Hej kochani, zapraszam Was na kolejny fajny haul. Dziś będziemy mieć przegląd zamówienia z Dresslinka i jak zwykle mam dla Was małe rozdanie, także zostańcie ze mną do końca, żeby zobaczyć, co będę Wam rozdawać. Zacznijmy może od najprzyjemniejszej rzeczy, od emoji. Na pewno widzieliście już u Darka na Instagramie i na pewno na naszym vlogu. To jest ulubiona emoji Darka i dostał ją ode mnie i drugą zamówiłam dla Petera. A zrobiłam zamówienie z emoji dlatego, że jakiś czas temu pokazywałam Wam haul właśnie z emotikonkami, z tymi poduszkami. I Wam się strasznie podobało i właśnie zamówiłam je dla Piotrka i Darek mi powiedział, a dlaczego dla mnie nic nie wzięłaś, zawsze fajnie się to sprawdzi przy nagraniach, gdzieś tam w tle i tak dalej. Poza tym no, jest to strasznie śmieszna rzecz i bardzo nam się podoba. I Piotrek powiedział, że wszystkie były fajne, oprócz tego, że nie dostał kupy. A strasznie chciał emoji kupę, bo to jest jego oczywiście ulubiona. Wiecie, jak ma się 7 lat, no to chłopaki lubią takie żarty. Także zamówiłam i Darkowi, i Piotrkowi. I zobaczcie, jaka jest duża w porównaniu do innych. Jest naprawdę bardzo duża, także spoko. Bardzo mi się podoba. Dalej mamy kolejne emoji, pokażę Wam, jakie były na stronie. Niektóre były wyprzedane, natomiast część jeszcze była. Tutaj diabełek, tutaj język wystawiony, to Piotrek też bardzo lubi. To jest moja ulubiona emoji. Wielu z Was pisało, że Wasza też. Zaciśnięte zęby. Właśnie nigdy nie wiem, czy to jest szczęśliwa, czy taka... Nie bardzo. Serduszka to też często używam, pisząc wiadomości. To jest taka, wiecie, bitch please. Nie, to jest taka, taki luzak. Taki to bardzo. Jest luzak? A dla mnie to jest bitch please. Nie, no nie bitch please to chyba z języczkiem albo coś. I to jest jeszcze buziaczek, przesłanie buziaczka. Także poduszki są fajne. One były w ogóle tak mocno ściśnięte, zapakowane tak jakby hermetycznie. Tak wiecie, zajmowało mniej miejsca i przyszły w dwóch paczkach te wszystkie rzeczy. I naprawdę były tak ściśnięte, ja mówię, nie wiem, gdzie to się pomieściło. Emoji i teraz pomyślcie sobie, która jest Wasza ulubiona emotikonka, bo pytanie będzie podobne jak ostatnio. Lecimy dalej. Tą rzecz widziałam u Karoliny Ziętek i mi się strasznie spodobała. To jest taka koszulka w lody, lizaki, lody, coś takiego. Bardzo mi się podoba, natomiast jest strasznie krótka, także ona będzie dobra tylko do jakichś wyższych spódnic. No i materiał jest sztuczny, także tutaj nie jestem do końca zadowolona z tej rzeczy. Nie wiem, czy to jest oryginalna rzecz z tej strony, czy może ściągnięty wzór z czegoś, nie mam pojęcia. Jeżeli wiecie, to mi napiszcie. Jeżeli macie taką bluzeczkę, to napiszcie, czy ona jest bawełniana. Moja nie jest bawełniana, a żałuję, bo myślałam, że będzie bawełniana. Może Karolina chyba zamawiała z innego miejsca, z tego co pisała w komentarzach wtedy. Ta jest właśnie z Dresslinka, także taka i po prostu krótka. Mam rozmiar XL, taki szeroki bardzo, także no wymiarowa jest taka sobie. Dalej zamówiłam sobie wiele pilników, tutaj nie wiem ile jest w opakowaniu. Pilniki mi się zawsze przydają i szybko mi się zużywają, bo mam paznokcie hybrydowe, żelowe, więc dużo piłowania. I pilniki zawsze mi się przydają, zawsze dorzucam je do zamówienia. Dalej zamówiłam coś bardzo ciekawego i linki do wszystkiego macie na dole, żebyście z bliska wszystko dokładnie zobaczyli. Zamówiłam sobie takie naklejki na paznokcie, tutaj nie będzie ich dokładnie widać. Trochę zbliżenie, nadal nie widać jakoś super. Te naklejki przyczepia się za pomocą wody, jestem ciekawa jak zareagują z hybrydami. Może zrobimy sobie jakiś test na żywo, co sądzicie? Jestem ciekawa, są piękne, są takie pastelowo, niebieskie, niebiesko-różowe, z takimi małymi motylkami, śliczne wzory naprawdę. Także zobaczcie sobie na stronie, jak one dokładnie wyglądają. Kolejna rzecz jest ciężka i nie mam pojęcia, co to jest, tak na podstawie. Już wiem, to jest dla Darka, Whisky Stones. Muszę Wam pokazać, mówię, co to jest takie ciężkie? A to jest właśnie dla Darka. Dziś pamiętałam o Tobie, składając zamówienie. Nic nie mówiłaś. No, to jest niespodzianka. I to są takie kamienie, które wrzuca się do drinków. Najpierw trzeba je zmrozić. To są takie jakby kostki lodu, ale wyglądają jak kamień. Coś takiego. I mamy tu cały zestaw. Także dla fanów jakichś drinków, no są w dotyku jak kamienie i na pewno będą dobrze trzymały zimno. Także fajna sprawa. Właśnie do whisky czy do jakichś innych drinków, takich wiecie, w niskich szklankach. Super. Na przykład można dla rodziców zamówić w prezencie. Kolejna rzecz to jest kurtka i zamówiłam ją dla Petera i trochę nie wiedziałam jak z rozmiarem i zamówiłam mu 130 i będzie za duża jeszcze, ale będzie dobra na następną jesień. I tą markę polecała mi Madzia, zresztą w poprzednim baby haulu Wam polecałyśmy, to jest Arshiner. I ta właśnie marka Arshiner to jest naprawdę świetna marka, jeżeli chodzi o rzeczy dla dzieci i zabawki i ubranka, naprawdę genialnej jakości i właśnie Magda była, no, była pod wrażeniem, mówiła, że zwróćcie uwagę na tą markę. Także jeżeli coś będziecie mieć właśnie z tego Arshinera, to zwróćcie na to szczególną uwagę na stronce. Kurtka jest fajna, jest to zwykła czarna kurtka, zapinana zarówno na guziki, jak i na suwak. Ma tutaj różne kieszenie, ma oczywiście kaptur, jest bardzo ocieplana, ma kilka naszywek, naprawdę taka solidna, gruba, na taką późniejszą jesień można powiedzieć, jest naprawdę spora. Także moim zdaniem to jest takie
130-140 cm. Te rzeczy dla dzieci z azjatyckich stronek są naprawdę dobrej jakości i moje przyjaciółki są zawsze zadowolone, także myślę, że Peter też będzie zadowolony, bo czarna rzecz. Wiecie, chłopcy też są wybredni, jeżeli chodzi o ciuchy. Kolejną rzecz Wam już pokazywałam też na łobuzach. Jest Ace Vivi. Robiłam Wam kiedyś test tej szczotki elektrycznej i zamówiłam sobie z Ace Vivi szczotkę i nazywa się Vented Brush, że one świetnie rozplątują włosy. I ona przyszła trochę powyginana, to, że Wam już pokazywałam we vlogu. W ogóle szczotka jest fajna, bo jest taka jakby przestronna bardzo. Tu się trochę powyginały te cienkie druciki. I ona jest w całości w ogóle sztuczna, bo jest nylonowe, nylonowe ma włoski plus te druciki rozczesujące. Muszę je trochę ułożyć na miejsce. Ona się właśnie zgniotła w transporcie. Bardzo solidna rączka, natomiast tutaj jest bardzo taka właśnie leciutka. O, konkretna jest ta szczotka. Dobrze łapie włosy. Także na pewno będę ją testować, używać. Zobaczymy, jak się sprawdzi, jak będzie jakaś ekstra, to Wam więcej o niej powiem. W każdym razie dostaniecie tą szczotkę na stronie. Kolejna rzecz z Ace Vivi. Bardzo lubię tą markę, jeżeli chodzi właśnie o elektroniczne rzeczy. Właśnie te szczotki do włosów, różne prostownice. I to wygląda tak. Jest zapakowane w taki piękny taki woreczek szary. I uwaga, jest to kolejna szczotka prostująca. Troszeczkę inna niż ta poprzednia. Już ma inne włoski, także jeżeli chcecie, robię test na stylizację hairstyle tej właśnie szczotki. No jestem bardzo ciekawa właśnie, jak ona działa. Na stronie wyglądało fajnie. To jest po prostu prostownica do włosów, która wygląda tak. Szczotka prostująca, kolejna. Także chcecie test, to napiszcie mi na dole. Link oczywiście znajdziecie i ona jest z wtyczką europejską, bo tam można wybrać wtyczkę, także bardzo się cieszę, że nie trzeba tu żadnych przejściówek i to zresztą jest niebezpieczne, lepiej kupić sobie od razu z taką wtyczką i dostaniecie ją w różnych kolorach, także moim zdaniem może to być kolejny hit. Jest dosyć ciężka, tak naprawdę jest ciężka jak prostownica. Jestem jej ciekawa, także zobaczymy, przetestujemy. Kolejna rzecz właśnie z Ace Vivi, z tej marki, którą bardzo lubię, to jest taka tarka do stóp. Tarka, która wygląda jak obieraczka, jak tarka do marchewki tak naprawdę, a to jest do stóp. W zestawie jest też dołączony metalowy pilnik i tarka jest bardzo ostra. O kurczę, jestem ciekawa, jak będzie działać i jest bardzo, bardzo solidna w ręku. Nie lubię takich, powiem Wam szczerze, ścinaków, którymi można sobie zrobić krzywdę. Mam nadzieję, że to będzie delikatniejsze. Na pewno kojarzycie takie jajeczka, które były kiedyś w telezakupach sprzedawane właśnie do ścinania. Więc, także taki kolejny gadżet, mam nadzieję, że fajny. Dalej już mam trochę ciuchów, bo trochę ciuchów właśnie sobie zamówiłam na wiosnę. To już na pewno widzę, że powędruje do mojej przyjaciółki. To jest bardzo ładne, natomiast jest to znowu krótkie i dosyć małe. Ale moja przyjaciółka się z tego ucieszy. Fajna jakość, kwiatki na rękawach i taka przejrzysta bluzka. Fajna sprawa. Mi się podoba, szkoda, że nie jest troszeczkę większa. Niestety rozmiaru nie pamiętam, ale wszystko będzie na dole. Tutaj już jakaś L-ka i to jest, cóż to jest? Bluzka, można powiedzieć? Ale dosyć sztuczna. Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, już wiem. To miał być taki komplet. To będzie na pewno komplet po domu. Raczej w tym chodzić nie będę po ulicy. Natomiast właśnie komplet góra i dół taki szary. Kolejna rzecz. Piękny wzór. Tą koszulkę będę nosić na 100%. Uwielbiam te małpki. Jedna zasłania buzię, druga oczy, trzecia uszy. Taki od dzieciństwa znany symbol. Zwykły taki t-shirt wakacyjny. Także to będę na pewno nosić. Ta koszulka jest naprawdę super. Wiecie co, ja dopiero załapałam, że tamta szara rzecz to była piżama. Tak, to była piżama. Ja dopiero teraz przeczytałam, że to było underwear. I tutaj mam kolejną piżamę, w sensie szlafroczek. I to jest bardzo, bardzo dobre jakościowo. Tamto było sztuczne i średnio mi się podobało, natomiast to jest świetne. To jest takiego fajnego dresu. Tu ma na końcu koronkę. Taki cieniutki jakby szlafroczek przewiązywany tutaj sznurkiem. Bardzo, bardzo fajne. Także też link na dole. Super sprawa. Czy ja mam tutaj jakiś rozmiar? No niestety nie mam. I to jest marki Eco Wear. I z tej marki Eco Wear mam jeszcze jedną rzecz i to też jest underwear. Okej, i to jest koszulka nocna i w tej będę na pewno spać. Właśnie ostatnio już widziałam w holu rzeczy z Niemczech, to było z Dresslinga. Tak, to było z Dresslinga i pokazywała kilka fajnych piżamek i właśnie dlatego też sobie zamówiłam. I to jest koszula, ja uwielbiam spać w koszulach nocnych. Dajcie znać, czy Wy lubicie piżamy, czy koszule. Ja zdecydowanie wolę koszule nocne. Granatowa z białymi wykończeniami, białą koronką. Bardzo ładnie wygląda, świetna jakościowo, naprawdę. I tak jak ta piżama jest średnia, to ta koszula jest ekstra. No i teraz na koniec najfajniejszy moment, mam rozdanie dla Was, zamówiłam też coś dla Was. Pierwsza rzecz, i tutaj będzie jedna nagroda tylko w tym rozdaniu, więc koniecznie bierzcie udział. Pierwsza rzecz to jest taka słodka bluza z makaronikami, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest po prostu przecudowna. Rozmiar oceniam tak na SM mniej więcej, taka większa S-ka albo mniejsza M-ka. Bluza jest taka dosyć luźna i właśnie ma 3-4 makaroniki. Wygląda świetnie. Jest takiego śliskiego materiału, ale na pewno będzie się przyjemnie nosić. Będzie super wyglądać do jeansów. Także to jest nagroda numer 1, którą wybrałam dla Was. A nagroda numer 2 to jest cudowny, przepiękny, ogromny zestaw pędzli.
Muszę tutaj odwinąć, żeby wszystko było widać. Tak wielki zestaw pędzli do makijażu. Mam nadzieję, że któraś z Was się skusi. Pędzle mają takie czerwone rączki i różowo-czarne włosie, także naprawdę fajny zestaw. Nie wiem dokładnie, ile to jest pędzli, ale link macie na dole. Tutaj jest chyba ponad 30 pędzli, z tego co pamiętam. I wszystko w takim fajnym etui. Także takie dwie nagrody do wygrania wygrywa jedna osoba. No i standardowo napiszcie mi w opisie, jaka jest Wasza ulubiona emotikonka i dlaczego. To jest, myślę, że fajne pytanie i możecie się troszkę rozpisać. Możecie mi powstawać emoji różne, Wasze ulubione i właśnie opiszcie mi, dlaczego jedna osoba zgarnia taki oto zestaw nagród i odbędzie się to za tydzień. Cały regulamin macie na dole, także mam nadzieję, że weźmiecie udział. Liczę na Wasze komentarze. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Zostawcie mi kciuka do góry. Pa, pa!